No, dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy panie Grzegorzu. Może będzie to nieco paradoksalne, ale, ale mam nadzieję, że pozytywne i że pozytywnie się skończy. Ostatnio przeczytałem, że Rahm Emanuel, ten główny człowiek prezydenta Obamy w Stanach Zjednoczonych, wygłosił następującą maksymę. Tego kryzysu nie możemy zmarnować. To bardzo trafne. To jest kryzys najważniejszy, najpoważniejszy od II wojny światowej. Być może nawet według niektórych obserwatorów poważniejszy niż kryzys 1929 roku. Pamiętajmy, że kryzys 1929 roku doprowadził nazistów do władzy, doprowadził komunizm w efekcie na łabę. Doprowadził do setek milionów ludzi zamordowanych przez oba totalitaryzmy, do straszliwych wojen, do zmiany całego świata. Miejmy nadzieję, że ten kryzys nie będzie miał tak strasznych konsekwencji, ale odwrotnie, możemy potraktować ten kryzys jako zbliżanie się czy nadchodzenie godziny prawdy. Pewnie niestety wielu tygodni, wielu miesięcy, a może nawet paru lat prawdy. Okazję do tego, żeby zobaczyć, co w naszym państwie, w naszym życiu społecznym, publicznym, politycznym jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Co, tak jak z tymi finansami czy gospodarką. Teraz zaczęło się mówić finanse wirtualne, gospodarka rzeczywista, prawda? Więc podobnie jest w innych sferach życia. Co jest wirtualne, co było wymyślone, co jest propagandą, co jest sławnym PR-em, co jest grą, co jest mamieniem publiczności, co jest gadaniem o polityce miłości, prawda, i tak dalej, co jest gadaniem o cudzie, a co jest realne. I rzeczywiście w warunkach kryzysu rządzący nie mają tej nadwyżki w budżecie, gdzieś tam jakichś dochodów nadzwyczajnych z prywatyzacji czy innych, żeby zapłacić jakimś grupom społecznym, nawet dziennikarzom powiedzmy, nawet właśnie różnym siewcom kłamstwa za to, żeby dłużej społeczeństwo oszukiwać. Więc kryzys, jeżeli się publiczność będzie uważnie przyglądała się jego przebiegowi, działaniom władz, działaniom partii politycznych, działaniom poszczególnych polityków, poszczególnych mediów, kryzys może być ożywczym wydarzeniem, w tym sensie, że prawda przebije się na wierzch. I tej okazji nie wolno zmarnować, czego szanownemu panu życzę. I to jest ten pozytyw, który wypływa z sytuacji nawet kryzysowej. Tak samo jest w jakiejś duchowości, prawda? Kiedy mówimy o duchowości, nieraz jest tak, że po prostu z tego grzechu, w który człowiek wpadł, oczywiście jest to zło, absolutnie jest to zło, ale może człowiek wyjść lepszy, mocniejszy. Nie swoją mocą, ale mocą Pana Boga. I myślę, że tutaj jakaś analogia też w tym by była, ale prawdę o okrągłym stole zawsze warunkiem tego, by coś zbudować, jest prawda. Nie zbuduje się nigdy dobrych relacji, miłości, przyjaźni na kłamstwie, na fałszu. To jest niemożliwe. Prawda jest absolutnym warunkiem nawrócenia. Nie da rady inaczej. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Anna Żarek. Dla mnie okrągły stół to jakby kontynuacja stanu wojennego. W wyniku stanu wojennego przede wszystkim klęskę ponieśli ludzie, prawi i patrioci. Oni byli w tym czasie najbardziej inwigilowani i zmuszani do wyjazdu z Polski. I tak oczyszczony został teren i przygotowany dla ugodowych, czyli tych, co podpisali lojalkę i dla których władza, prestiż i zysk materialny był ważniejszy od żywotnych interesów Polski. I gdy już społeczeństwo zostało spacyfikowane i nie było strajków, pojawił się nagle Lech Wałęsa z wiadomością, że władza komunistyczna chce się podzielić władzą. A jeszcze parę lat temu ta sama władza wprowadziła stan wojenny, aby władzy nie oddać. I normalnie myślący człowiek zadaje sobie pytanie, co Wałęsa obiecał i jakim kosztem się to stanie. Sądzę, że ta ugoda, czyli uzgodnienia między ugodowymi przywódcami Solidarności, czyli liberałami, a lewicą, została zawarta znacznie wcześniej. Okrągły stół to była wielka mifistykacja przeznaczona dla narodu. Późniejsze lata transformacji wykazały, że okrągły stół
był aktem zdrady narodowej. Cały majątek narodowy, zakłady pracy, banki, wielkie gałęzie przemysłu bez zgody robotników zostały sprywatyzowane. Nastąpiło ogromne bezrobocie, a ludzie zmuszeni zostali do szukania pracy poza Polską. Przy czym zadłużenie kraju wzrosło wielokrotnie. Za to wielkie majątki zrobili i uwłaszczyli się liberałowie i lewica. Sądzę, że ta złodziejska prywatyzacja byłaby niemożliwa bez wspólnego działania i wspólnego głosowania w Sejmie liberałów i lewicy. Lewica w ten sposób zdradziła interesy robotników i ludzi najbiedniejszych, o których głosy zawsze zabiegała. I lewica od wielu lat co innego mówi, a głosuje tak jak liberałowie, w interesie ludzi bogatych i w interesie Unii Europejskiej. Spuścizna okrągłego stołu to często powtarzane słowa, że pierwszy milion trzeba ukraść lub pytanie, ile kosztuje przegłosowanie w Sejmie korzystnej ustawy. Chcę zaznaczyć, że w tym czasie nigdy nie rządziła prawica i największe kłamstwo medialne stosowane do dzisiaj to nazywanie liberałów prawicą. Na przykład AWS, nazywany prawicą, w swoich szeregach miał większość liberalną. Również PiS nie jest wolny od liberałów, niektórzy już PiS zdradzili. Na tym tle prawdziwym bohaterem dla mnie jest pan Łopuszański, który nie podporządkował się dyscyplinie partyjnej i zawsze głosował w interesie narodu polskiego, za co został usunięty ze swojej partii bodajże z AWS-u. No, pani Anno, jakiś wniosek, dobrze? Bo rzeczywiście analiza jest tutaj bardzo rozbudowana, ale jeżeli jakiś wniosek taki końcowy, do którego mógłby się pan redaktor jakoś ustosunkować, to w ten sposób, bo też czasu jest niewiele. Skoro szanowna pani czytała, to ja też coś państwu przeczytam. Mianowicie mam tutaj dokument bardzo ciekawy, mianowicie artykuł sławnego agenta SB Lesława Maleszki, napisany tuż przed okrągłym stołem, gdzie on pisze troszeczkę na temat tego, co pani mówiła, mianowicie o sektorze prywatnej inicjatywy, który wtedy się rodził i władza komunistyczna uruchamiała różne możliwości, się dzisiaj mówi właśnie ten właśnie układ, o którym się mówi, że pierwszy milion trzeba ukraść. I Maleszka, człowiek bardzo dobrze obznajmiony z realiami PRL i za zgodą władz komunistycznych pisał następująco. Dopiero co rodzący się sektor prywatnej inicjatywy gospodarczej jest powiązany tysięczną nicią z aparatem władzy, formalnie i nieformalnie, poprzez różnorakie spółki, fundacje, a także koneksje w administracji i układy towarzyskie. Inaczej zresztą być nie może. No, w tym sensie oczywiście bardzo się zgadzam, że takie były korzenie współczesnego biznesu i dzisiaj wszyscy, czy w każdym razie Młodzież Polska, o której ojciec na początku mówił, zapewne miałaby inne trochę wyobrażenie o niedawnej przeszłości, gdyby nie tego typu biznes władał dzisiejszymi mediami. Właśnie,